Dzień dobry z tej strony Jasiek. Dzisiaj będziemy odpierać zestaw Komi Niepodległość z grobem nieznanego żołnierza. Tak oto prezentuje się ten zestaw. Mam 105 klocków, 3 minifigurki i jeden koń. Numer seryjny to 2980. Jest to rok 1918, kiedy Piłsudski żył i operował wojskiem. Tu macie informacje o wszystkich postaciach i o broniach. Przejdźmy do otwierania tego zestawu. Pierwszy woreczek ma pieskowe elementy. Drugi woreczek też brązowy. Głową. Nic innego nie robi. Głowę minifigurę. Dwa karabiny. Instrukcja. Tutaj mamy jakieś karabiny, nie wiem jak się nazywają, może pod koniec sprawdzę. Bardzo podoba mi się dokładność klocków Kobi. To chyba najlepszy zestaw z Kobi, jaki miałam do tej pory. Tak prezentuje się zestaw po skompletowaniu. Jest w nim, jak wcześniej mówiłam, Józef Piłsudski. Od drugiej strony nie ma żadnych nadruków. Według mnie to jest najlepsza minifigurka z tego zestawu. Drugi to jest jakiś żołnierz Błękitnej Armii, która przybyła do nas z Włoch, czy chyba z Włoch. I drugi taki sam żołnierz, koń, który ma takie wymienione coś, że albo ludzik na nim siedzi. Albo ludzik na nim siedzi, o tak. Albo zakładasz takie coś. To są wszystkie bronie, które były w tym zestawie. Oczywiście te ściągane bagnety. A to jest cały zestaw, czyli ten grób nieznanego żołnierza. Tak on wygląda na pudełka, a tak on wygląda tu. Z tej strony ja chciałabym pozdrowić. Pa, pa.